Rosjanie za chwilę staną się technicznie niewypłacalni. Mhm. A to oczywiście pociągnie cały dalszy szereg konsekwencji gospodarczych. One się według mnie już obawiają, widzą na horyzoncie to, że Zachód za chwilę zajmie się ich firmami, więc też ten eksport z państw trzecich do Rosji siada i to wszyscy ekonomiści, którzy monitorują statystyki handlowe Rosji, mówią, że import do Rosji siadł prawie 50%. Widać, że te czarne chmury nadchodzą. Moim i Państwa gościem teraz jest Tomasz Włostowski, prawnik, partner zarządzający w brukselskiej kancelarii EU Sanctions, znakomity specjalista od sankcji unijnych. Dzień dobry, panie Tomaszu. Witam, dzień dobry państwu. Daleka Bruksela łączy się z nami i o tej Brukseli porozmawiamy i o tym, co wokół sankcji piszczy. Panie Tomaszu, tak przed chwilą to powiedziałem naszym widzom, że sankcje, które wprowadzaliśmy w lutym, w marcu przeciwko Rosji, no miały zdemolować rosyjską gospodarkę, miały zatrzymać tą nawałę wojenną. Pakiet sankcji, który przygotowano, no chyba w historii nigdy takiego nie było przeciwko jednemu krajowi. No i co? Wojna trwa, Putin sobie radzi, gospodarka co prawda trochę kuleje, ale nic się takiego nie stało, żeby zmusiło Putina do wyjścia. Rzeczywiście te sankcje nie działają, pana zdaniem, panie Tomaszu? Nie, ja myślę, że sankcje działają, tylko on, jak zawsze z sankcjami, one działają po pierwsze wolno, tak? Więc mamy, jak spojrzymy na sankcje, mamy jakby takie cztery rejony. Pierwszy rejon to jest takie jakby natychmiastowe uderzenie w gospodarkę rosyjską. Tutaj mamy zamrożenie aktywów banków, mamy wywalenie ze SWIFT-u szeregu banków rosyjskich, mamy może nie zamrożenie aktywów Banku Centralnego Rosji, ale w każdym razie zakazanie podmiotom europejskim, amerykańskim brania udziału w transakcjach zarządzających rezerwami walutowymi Centralnego Banku Rosyjskiego. No i te sankcje uderzają od razu w gospodarkę rosyjską, tak, bo one odcinają gospodarkę rosyjską od po pierwsze od dużych przepływów finansowych, po drugie odcinają firmy rosyjskie od możliwości handlu, tak, no bo jak banki rosyjskie mają zamrożone aktywa, jak banki rosyjskie są wyrzucone z systemu SWIFT, no to możliwość płatności jest bardzo, bardzo ograniczona. Oczywiście wiemy, że to nie jest perfekcyjne, dlatego że no, rozumiem, że będziemy też o tym dzisiaj rozmawiać. No, zostawione zostało to okienko na handel energią. Tak, no, ale zostawmy to na razie z boku. Mamy też taki drugi duży rejon sankcji, których celem jest tak naprawdę całkowite osłabienie przemysłu rosyjskiego, gospodarki rosyjskiej i rosyjskiego sektora zbrojeniowego. Tak, i to jest odcięcie Rosjan od technologii, od sprzętu w rozmaitych sektorach gospodarki. Tak, mówimy o zbrojeniówce, mówimy o rafinacji ropy, mówimy o skraplaniu gazu, mówimy o inwestycjach energetycznych w takich skomplikowanych projektach energetycznych typu ropa łupkowa, wydobycie gazu na wysokich głębokościach i tak dalej. Te sankcje, ich teraz nie widać. Tak, ale one będą osłabiały potencjał tych wielkich rosyjskich molochów gospodarczych, Rosneftu, Gazpromu, Nowateko, Sibura i tak dalej. To oczywiście będzie w funkcji czasu. Tak? Natomiast za rok, za dwa zobaczymy, jak kolejne projekty, bo to już o tym słychać, tak, że te duże projekty inwestycyjne tych dużych potentatów energetycznych no, stoją pod znakiem zapytania, bo firmy zachodnie wycofały się z dostarczania technologii, z dostarczania sprzętu, z obsługiwania, ze świadczenia usług. Firmy, pozostali partnerzy, czyli Japończycy, Chińczycy, etc., no, zastanawiają się, czy te projekty mają sens, no bo za chwilkę wie pan, sankcje nigdy nie stoją w miejscu, więc wiadomo, że te sankcje będą eskalować, a one powoli mogą już eskalować, tylko no, też pewnie będziemy o tym rozmawiać w jednym z kierunków, który mogą iść, no to jest powoli utrudnianie działalności firm z państw trzecich w Rosji. Tak? Na razie koncentrujemy się tylko na wymianie gospodarczej między Rosją, czyli uderzamy w Rosjan i zakazujemy naszym europejskim i amerykańskim firmom. Natomiast za chwilę prawdopodobnie firmy z państw trzecich będą też przedmiotem sankcji. No i mam jeszcze taki trzeci rejon. On jest może mniej istotny dla zatrzymania wojny, ale też jest bardzo istotny. Chodzi o odcięcie Krymu, Sewastopola i Ługańska i Doniecka z handlu międzynarodowego, więc mamy takie jakby dwa specyficzne pakiety sankcji, których celem jest jakby całkowite odcięcie gospodarcze tych rejonów. No właśnie, panie Tomaszu, tu pan wspomniał o tym, że zostawiano pewną furtkę, jeśli chodzi o system finansowy rosyjski, no bo spodziewaliśmy się tego, że odcięcie od SWIFT-u, sankcje na największe banki rosyjskie z wyjątkiem tego Gazprom Banku, który obsługuje rzeczywiście te transakcje
za surowce naturalne rosyjskie, no to to miało doprowadzić do bankructwa Rosji. No i kiedy ta Rosja zbankrutuje? Panie Tomaszu, to jest pytanie, które chyba wszyscy no Rosja, sobie Rosja... Oni będą bankrutować, wie pan, w kilku etapach. No pierwsza rzecz jest taka, oczywiście wszyscy zwracają uwagę na to, że rubel jest bardzo mocny, tak, że się wzmocnił w zasadzie. Był ten moment takiego całkowitego upadku rubla, a potem rubel się bardzo wzmocnił i teraz, nie wiem, widzimy jakieś raporty, że jest najmocniejszy od 4 lat. No tak? Właśnie. No ale tutaj, wie pan, ten kurs rubla, on nie jest, po pierwsze nie jest wymierny, znaczy nie jest jakimś... tą wymierną tego, czy sankcje działają, czy nie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że ten kurs rubla jest całkowicie sztuczny. No możemy tutaj wejść jakby w uzasadnienie, dlaczego nie jest taki wysoki. Tak, a głównie jest wysoki dlatego, że obrót, jakby warunki, w którym kształtuje się kurs tego, tej waluty są bardzo ograniczone. To znaczy z jednej strony mamy w zasadzie niedotknięty eksport, tak, no bo sankcje w zasadzie eksportu nie dotykają z wyjątkiem tam stali do Unii Europejskiej i tam kilku nawozów i kilku innych towarów na zachód. Natomiast w zasadzie eksportu sankcjami nie dotknęliśmy, czyli te waluty cały czas wpływają, wpływają na rynek rosyjski. Zgodnie z dekretem Putina 80% przychodów walutowych musi być zmienione w ruble. Więc skoro mamy takie duże przychody z eksportu, no to mamy strasznie duży popyt na rubla, tak? Bo 80% całej gotówki, która wpływa, musi zostać wymieniona na ruble, więc popyt na rubla jest w Rosji straszliwy, a podaż jest malutka, bo jakby nie ma komu za bardzo obsługiwać tych transakcji, więc w związku z tym, ponieważ mamy ten obowiązek wymiany walut na ruble, a nie ma komu tych rubli sprzedawać, no ten rubel jest dość mocny, natomiast... Wie pan, no to jest sztuczny twór i to faktycznie na papierze wygląda wspaniale, natomiast w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. To jest jedna rzecz. Wspomniał pan, panie Tomaszu, o tym etapowym bankrutowaniu Rosji. Ten pierwszy etap, to jakie to będzie bankructwo? To będzie takie, że... No teraz mamy... Teraz mamy pierwsze sygnały, tak, bo tutaj nie doszedłem do drugiego wątku. Drugim wątkiem jest to, że Amerykanie tak naprawdę nie odcięli możliwości refinansowania długu przez Rosjan, dlatego że te sankcje amerykańskie są dość skomplikowane finansowo, ale ogólnie rzecz biorąc Amerykanie niby zakazali transakcji finansowych papierami dłużnymi rządu rosyjskiego, ale z drugiej strony zostawili furtkę na obrót wtórny. I teraz mamy informację właśnie sprzed kilku dni, że oni tą furtkę będą zamykali, czyli Rosjanie za chwilę staną się technicznie niewypłacalni. Tak? A to oczywiście pociągnie cały dalszy szereg konsekwencji gospodarczych dla Rosji. No i mamy trzeci wątek, mianowicie wspomniałem o tym, że eksport jest w ogóle nieograniczony, natomiast bardzo, bardzo siadł import do Rosji. Tak, i ten import siadł między innymi dlatego, że Zachód te transakcje coraz bardziej ogranicza, to znaczy lista produktów, których eksportować do Rosji nie możemy, jest bardzo duża. Po drugie, firmy zachodnie, których w Rosji było bardzo dużo, się wycofują, tak? I teraz jak czytamy o tym, nie wiem, że wycofuje się taka firma czy siaka firma, to między innymi oznacza, że import do Rosji też spada, bo te firmy, nawet jeżeli produkują w Rosji, to na ogół produkują na zaimportowanych komponentach. Jeśli oni się z Rosji zwijają, to oznacza, że import produktów, półproduktów, surowców też jakiś będzie siadał. A to też oznacza, że jakby cały ciąg dostaw do gospodarki rosyjskiej, wszystkich produktów i półproduktów, z których oni w zasadzie produkują, bo Rosja o tym się mało mówi, jest bardzo dużym importerem i jedzie w zasadzie na imporcie. Tak, cała gospodarka rosyjska z jednej strony eksportuje surowce, ale wszystko przetworzone jest importowane do Rosji, tak, z wyjątkiem produkcji rolnej. Więc te sankcje, mamy zakaz importu, mamy firmy, które się wycofują. No i mamy też te koncerny z państw trzecich, które też, mimo że nadal mogłyby eksportować do Rosji, no to one się według mnie już obawiają, widzą na horyzoncie to, że Zachód za chwilę zajmie się ich firmami, więc też ten eksport z państw trzecich do Rosji siada i to wszyscy ekonomiści, którzy monitorują statystyki handlowe Rosji, mówią, że import do Rosji siadł prawie 50%. No to oznacza, że ten krach, jak na to wszystko spojrzymy, i teraz ja podkreślę, ja nie jestem ekonomistą, tak? Natomiast jeżeli spojrzymy na to wszystko, to widać, że te czarne chmury nadchodzą. Natomiast to, co chyba nas najbardziej boli, być może dlatego pan zadaje to pytanie, no bo być może była takie oczekiwanie, że nie wiem, wprowadzimy sankcje i po prostu czołgi staną.
tak? Te czołgi staną, bo już. No tak sobie nie to wszyscy wyobrażaliśmy, panie Tomasz. Będzie benzyny na benzynę. Dokładnie. Tak sobie to wszystko wyobrażaliśmy, że nie będzie pieniędzy, nie będzie części zamiennych. Wiemy, że tam oczywiście czy do rakiet te komponenty, czy do czołgów nie docierają do Rosji, te zagraniczne, które są podstawą produkcji. Wiemy, że gdzieś tam jakaś fabryka czołgów stanęła, wiemy, że gdzieś stanęła produkcja rakiet, no ale cały czas ta machina wojenna się kręci. I kręci się, niektórzy podkreślają, z powodu tego, że cały czas importujemy do Europy gaz, ropę naftową. No i tak naprawdę bez tego embarga na ropę naftową, na gaz, bez odcięcia tej pępowiny euro z Unii Europejskiej, no nie da się po prostu Rosji rzucić na kolana. To rzeczywiście tak jest, że to dopiero byłaby opcja atomowa. Ja się zgodzę się z tym, że to byłaby ta opcja atomowa, ale jeszcze jedną rzecz tylko tutaj wrzucę, bo tych czołgów nie zatrzymaliśmy, ale i też znowu podkreślam, ja nie jestem ekspertem od wojskowości, ale ze wszystkich jakby informacji, które do mnie docierają i które widzę w mediach, wszyscy eksperci od wojskowości się zgadzają co do jednego, że potencjał uderzeniowy Rosji, i teraz nie mówię już nawet o ludziach, ale nawet o sprzęcie, on znacznie siadł. On znacznie siadł. A dlaczego siadł? Siadł między innymi dlatego, że sprzęt, który Rosjanie mają, jest po prostu likwidowany, niszczony na Ukrainie. Mają oczywiście jakieś zapasy, natomiast nowego sprzętu już, znaczy produkcja nowego sprzętu jest coraz trudniejsza i teraz oczywiście tutaj nie mamy wiarygodnych danych, dlatego że Rosjanie oczywiście jakby odcinają te źródła informacji i coraz bardziej utajniają to, co się dzieje w Rosji. Nie mamy jakby wiarygodnych informacji. Natomiast z tych informacji, które dopływają, no wynika, że coraz trudniej jest Rosjanom uzupełniać braki sprzętowe, dlatego że te komponenty, które w ich sektorze zbrojeniowym były importowane z Zachodu, a których już nie można, bo jak wspomniałem, te sankcje już są na to. Proszę też pamiętać, większość firm zbrojeniowych Rosji jest objęta zamrożeniem aktywów. To znaczy, że większość firm zachodnich nie to, że nie może eksportować tam skomplikowanych technologii, w ogóle nie może niczym z nimi handlować, bo są objęci zamrożeniem aktywów. Więc zmierzam do tego, że ten potencjał odtwarzania potencjału zbrojeniowego Rosji znacznie siadł w wyniku sankcji i dlatego może tych czołgów nie zatrzymaliśmy z dnia na dzień, ale one faktycznie coraz wolniej w końcu staną. Się posuwają, bo jest ich coraz mniej. Porozmawiamy o tym ropie i gazie. No teraz Unia Europejska próbuje wprowadzić embargo na ropę naftową. Wiemy, że głównym problemem jest dzisiaj Viktor Orban, który no, robi wszystko, żeby tych sankcji nie wprowadzić. Mówi głośno, że na nie się nie zgadza. Mówi się o tym, że chce handlować tymi sankcjami, to znaczy uzyskać pewne korzyści finansowe, no jak to Viktor Orban dla Węgier w zamian za to, że zgodzi się na te sankcje. No i tak w zasadzie zastanawiam się, czy można by było bez Viktora Orbana te sankcje na surowce energetyczne wprowadzić. No na razie mówimy o ropie, bo to jest najbliższa perspektywa. Wie pan... Czy można by? No można by, dlatego że one byłyby nieskuteczne, co prawda. Znaczy może nie aż tak bardzo skuteczne, jak mogłyby być za zgodą wszystkich państw. No ale można by, bo przecież mamy to doświadczenie z naszego podwórka krajowego, kiedy Polska, zanim jeszcze zostały wprowadzone sankcje na węgiel rosyjski, no jednak polską ustawą krajową wprowadziliśmy embargo na import węgla z Rosji. Więc oczywiście jakby status prawny tej ustawy jest troszkę niejasny. Tam jest jakiś spór w doktrynie, czy to można, czy nie można. Ja uważam, że można akurat w takiej sytuacji, jak mamy za wschodnią granicą. Natomiast wydaje mi się, że spokojnie państwa mogłyby to robić. Oczywiście ta inicjatywa by nie wypłynęła z Brukseli, dlatego że Bruksela dość mocno i agresywnie, bym powiedział, pilnuje tej swojej rzekomej wyłączności w sankcjach. Spór odnośnie tego, czy ta wyłączność jest, czy nie jest, on istnieje i na pewno inicjatywa, żeby to zrobić poza Unią Europejską, nie wypłynie z Brukseli. Natomiast wydaje mi się, że poszczególne państwa mogłyby same wprowadzić takie embargo na poziomie krajowym. Oczywiście to trzeba odpowiednio uzasadnić sytuacją tam międzynarodową, zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego i tak dalej, ale jest to do zrobienia. To jest jakby jedna droga. Oczywiście Orban myśli bardzo krótkoterminowo, no dlatego, że to, co robi, tylko zwiększy presję na to, żeby w polityce zagranicznej i obronnej odejść od zasad jednomyślności i przejść do zasady większościowej. I to wydaje mi się bardzo krótkowzroczne ze strony Orbana. Natomiast jeśli chodzi o naciski, no ja obstawiam, że zarówno inne państwa Unii Europejskiej, jak i Komisja Europejska na pewno mają cały szereg nacisków na Węgry, do których mogą się posunąć. Natomiast wydaje mi się, że dopóki jakby pozostałe państwa nie zaczną naciskać na Węgry, w tym sensie, że i Węgry, i firmy węgierskie
nie rozpoczną, nie będą miały konsekwencji gospodarczych z tego, co robi Orban, no to może być ciężko, żeby przełamać ten opór. Ja podam panu prosty przykład. Mhm. Gdybyśmy bardzo chcieli, nie wiem, moglibyśmy wprowadzić, no nie wiem, czy nazwałbym to sankcjami, ale jakieś tam utrudnienia dla firm węgierskich na rynkach europejskich, które na przykład produkują z tej ropy, której Orban tak bardzo nie chce. Tak? Mhm. Oczywiście w Polsce jest akurat problematyczne, no bo MOL, jak wiadomo, jest dość istotnym ogniwem pewnej układanki gospodarczo-politycznej, ale wie pan, środków nacisku na Orbana na pewno można znaleźć dużo, tylko chyba chcieć go docisnąć. Mhm. I ja, szczerze mówiąc, jak słyszę, jak długo to trwa, zaczynam podejrzewać, że... Takiej woli nie ma. Być może tej woli do końca nie ma i być może Orban jest jednak takim bardzo wygodnym kozłem ofiarnym tutaj. I za Orbanem być może chowają się też inni, którym też to embargo na ropę nie za bardzo pasuje. Powiem panu, że jakby z perspektywy siedzenia w Brukseli i współpracowania z tym międzynarodowym przemysłem, bo dość dużo mam do czynienia z przemysłem chemicznym i tym energochłonnym, jest dość duża rozbieżność między tym, jak patrzą na wojny na Ukrainie politycy, przynajmniej jak się wypowiadają w gazetach, a co mówi przemysł. Tak? I ten przemysł jest o wiele bardziej, powiedziałbym, stonowany i o wiele bardziej myśli o swoich kosztach produkcji niż o wolnej Ukrainie. Panie Tomaszu, ten lobbying tam rzeczywiście działa mocno w Brukseli przeciwko sankcjom, no bo wiemy, że przemysł w bardzo różnych krajach Unii Europejskiej, Francji, Niemiec bardzo sobie by życzył, żeby wrócić do tak zwanego business as usual, zupełnie zignorować wojny, z tą Rosją sobie handlować. I czy ten lobbying tam rzeczywiście tam dostrzega pan, taki mocny, który gdzieś tam pod... Oczywiście, on jest, on może, wie pan, to nie jest to, że to jest lobbying za Rosją, tak? To nie tak wygląda, to wygląda w takich, wie pan, to się przejawia w takich jakby mniejszych i mniej widocznych kwestiach. Nie wiem, no przykład, komisja proponuje wspólne zakupy gazu, tak? No ale przemysł z państw unijnych, które mają własne tam relacje, no z Rosjanami, nie tylko z Rosjanami, no nie są przeciwko, tak? No bo uważają, że skoro mają tutaj przewagę konkurencyjną w zakupach gazu, no to nie myślą całościowo, że dla Unii jako podmiotu politycznego, geopolitycznego na rynkach światowych byłoby o wiele lepiej, gdybyśmy jakby połączyli swoje siły i wspólnie kupowali gaz. Nie, no każda firma myśli o sobie, więc jak oni mają dobry układ z Rosjanami i sobie kupują ten gaz po dobrych cenach, no to po co mieliby coś uwspólniać i tracić na tym, tak? Widzimy to też w implementacji sankcji, bo nie rozmawialiśmy o tym dzisiaj, no ale sankcje są niestety implementowane czy wymuszane na poziomie krajowym. Czyli owszem, Unia wprowadza sankcje, ale potem egzekucją tych sankcji i sprawdzaniem, czy firmy sankcji przestrzegają, zajmują się organy państwowe. I to przestrzeganie tych sankcji wygląda inaczej, nie wiem, we Francji, w Wielkiej Brytanii, no Wielka Brytania jest poza Unią teraz, w Niemczech niż, nie wiem, niż na Cyprze na przykład, tak, czy na Malcie, czy we Włoszech. Tak, no bo jeżeli organa państwowe nie egzekwują sankcji, no to tych sankcji praktycznie nie ma. One są na papierze, ale realnie ich nie ma. Więc i to też widać właśnie w tym, jak organy państwowe interpretują sankcje, które już mamy, tak, że w tych państwach typu, nie wiem, Niemcy na przykład, czy Włosi, którzy mają historycznie dość dobre relacje handlowe z Rosjanami, no interpretacja tych sankcji jest taka, no żeby trochę nie za bardzo zaszkodzić, prawda? A w takich państwach jak, nie wiem, jak Polska chociażby, przynajmniej na papierze, tak, staramy się bardzo, bardzo restryktywnie podchodzić do wszystkich zapisów i tych sankcji przestrzegać bardzo, bardzo skrupulatnie. No, panie Tomaszu, bo ropa ropą, to jest rzeczywiście problem, tu jest opór Węgier. I tak jak pan wspomniał, części krajów, które się gdzieś za Węgrami mogą chować, bo wiemy, że też nie wszystkim by to pasowało. Ale gaz, tutaj sankcji chyba nie należy się spodziewać, to będą decyzje poszczególnych krajów o tym, czy od gazu rosyjskiego odejść, no bo tu o kompromis chyba będzie najtrudniej w tej sprawie. Powiem panu tak, gaz jest takim dość dużym symbolem, natomiast po pierwsze pamiętajmy o tym, największym źródłem przychodów dla gospodarki rosyjskiej jest ropa, więc to jest jednak ważniejszy temat. Gaz jest też ważny, symbolicznie tak, bo to jest nasze ciepło w kaloryferach zimą, i gaz w kuchence, natomiast on jest bardzo istotny, ale nie jest aż tak bardzo istotny w
ogólnie dla gospodarki rosyjskiej jak ropa. I tutaj oczywiście to sprzężenie między Unią Europejską i Rosją jest większe, tak, dlatego że wiadomo, że Rosja głównie eksportuje ten gaz rurociągami, a te rurociągi idą do nas, więc tutaj mamy w przeciwieństwie do ropy, która jest handlowana statkami, więc w zasadzie nie mamy takiej kontroli nad tym, co Rosjanie robią z tą ropą, która jest głównym źródłem, a w gazie mniejsze źródło, ale mamy większą kontrolę. W każdym razie, odpowiadając na pańskie pytanie, jest tendencja, to jest ta ostatnia komunikacja Komisji Europejskiej, ten tak zwany Repower EU, gdzie Unia Europejska ewidentnie, całkowicie w sposób przyspieszony odchodzi od gazu rosyjskiego. I to jest już bezpowrotne w mojej ocenie. I to jest ta główna szkoda, którą Putin wyrządził interesom gospodarczym Rosji, tak? Bo to, co do tej pory było niemożliwe, no ja wiem, że wszyscy to mówią, więc teraz są jakieś truizmy z mojej strony. Tak, no ale Nord Stream 2 nie dało się tego ruszyć, no i w tydzień dało się nagle, tak? Dlatego, że przez głupotę Putina i to uzależnienie unijne od gazu, ono oczywiście zapobiegnie wprowadzeniu sankcji na gaz, natomiast ono, ta wojna na Ukrainie w zasadzie spowodowała, że Unia już podjęła tą decyzję, że od gazu rosyjskiego całkowicie odchodzi i oczywiście jak to będzie w praktyce wyglądało, tego jeszcze do końca nie wiemy, tak, dlatego że jak wiemy, wszyscy jesteśmy w jakimś tam mierze uzależnieni od tego gazu, staramy się od niego odejść, różne państwa mają różną strategię, tutaj Polska jest w dobrej sytuacji, nasi partnerzy, niektórzy nawet z Zachodu nie są w takiej dobrej sytuacji, natomiast jako Unia Europejska ta decyzja polityczna zapadła, tak, oczywiście było o tyle łatwiej ją podjąć, że ta wojna na Ukrainie, atak rosyjski, on spowodował, że komisja jest w stanie sprzedać swoją politykę klimatyczną, odejście od źródeł kopalnianych, opakować to teraz tą samą inicjatywę opakować jako odejście od energii rosyjskiej, tak? Bo jak wiemy, głównym elementem odejścia od gazu rosyjskiego jest dekarbonizacja, tak? Zielone źródła energii, OZE, energia z wiatru, z paneli fotowoltaicznych, elektrowni wodnych, no status oczywiście energii atomowej jest trochę jeszcze pod znakiem zapytania, ale to są inicjatywy, które Komisja i Unia Europejska i tak już pchała i to wstyd powiedzieć, czy przykro to powiedzieć, ale ta wojna po prostu spadła przynajmniej tej części klimatycznej jak gwiazdka z nieba, bo po prostu uzasadniła to, co komisja i tak już robiła, tak? I jak wiemy doskonale, Franz Timmermans, jak tylko wojna wybuchła, no wszędzie, gdzie mógł, mówił: a nie mówiłem. Mówiłem wam, że musimy odejść od gazu. Mówiłem wam to już od wielu lat i teraz macie doskonały przykład. Dlaczego? Tak? Teraz macie przykład dlaczego. I my się oczywiście możemy spierać, czy jedno jest związane z drugim, no ale faktem jest, że te kraje, które są mniej od gazu w ogóle uzależnione, są mniej uzależnione od Rosji, kropka. I poniekąd są w silniejszej pozycji wobec rosyjskiego gazu niż państwa, które cały czas na gazie jadą. Także przepraszam, to może dłuższa wypowiedź, ale dobrze podstawuje kontekst. Sankcji na gaz jako takich... Tak jest. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za to, że znalazł pan dla nas czas. Moim państwa gościem był Tomasz Włostowski, prawnik, partner zarządzający w kancelarii EU Sanctions w Brukseli. Bardzo dziękuję za to łączenie.